wytłumaczę trochę, dlaczego ten temat wybraliśmy, ponieważ po pierwsze dlatego, że Agnieszka jest współautorką raportu, który był bardzo szeroko w Polsce omawiany, na temat problemu, który także w Polsce jest bardzo ważki, a mianowicie likwidacji przekazywania szkół publicznych podmiotom niepublicznym. To jest także temat, którym my się jako Środek Myśli Społecznej im. Lassala zajmujemy, także w szerszym kontekście komercjalizacji w ogóle edukacji i komercjalizacji usług publicznych w Polsce, czego wyrazem jest, i tutaj się pochwalę i zachęcam do lektury, moja rozmowa z dzisiejszym SuperExpressem właśnie na temat tego, czy polska oświata niweluje zróżnicowanie społeczne, czy pogłębia nierówności społeczne. Także można sobie w internecie to w dzisiejszym SuperExpressie przeczytać. Agnieszka jest także współautorką innej naszej publikacji poświęconej edukacji, a mianowicie komercjalizacja edukacji. Ona jest do pobrania w PDF-ie z naszej strony internetowej. I także książka Socjaldemokratyczna Polityka Społeczna, część z Was ją ma. Ci, którzy z niej nie mają, to jutro ją otrzymają, gdzie także jest cały rozdział poświęcony temu, jak powinien wyglądać taki inkluzywny, równościowy, emancypacyjny model edukacji, którego współautorką jest Agnieszka. I żeby nie przedłużać, oddaję Tobie, Agnieszko, głos. Dziękuję bardzo. Ja rzeczywiście wczoraj się już przedstawiłam, teraz w zasadzie tylko mogę przypomnieć, że... Chcesz mikrofon? Nie wiem, chyba nie jest potrzebne. Tak, bo nie słychać nic. No dobra, to... Tak, ja jeszcze spróbuję chwilę bez mikrofonu, jak będzie za... Ale to uważaj, to ty nie gadaj, pilnuj, żeby tam ludzie z tyłu nie gadali. Masz takie zadanie. Masz takie zadanie. Zajemniki było się wychylać? Tak, no ja zostałam tutaj zaproszona, za co bardzo dziękuję, żeby z Wami porozmawiać o problemie likwidacji przekazywania szkół publicznych. I tak sobie pomyślałam, że ponieważ w 2013 roku w Instytucie Badań Edukacyjnych, gdzie pracuję razem z Jankiem Dzierżgowskim, przeprowadziliśmy takie badanie dotyczące no właśnie tej problematyki, konkretnie dotyczące likwidacji szkół podstawowych, przekazywania szkół podstawowych stowarzyszeniom, to pomyślałam, że chyba najlepiej będzie, jeżeli ja po prostu Wam opowiem o tym badaniu i to będzie taki wstęp do dyskusji naszej już wspólnej o problemach z tym związanych, dlatego że temat likwidacji i przekazywania szkół jest takim tematem medialnie nośnym, który raz na jakiś czas pojawia się właśnie w takiej debacie publicznej, w czym zwykle pojawia się właśnie jako przy okazji jakichś konkretnych wydarzeń, tak? To znaczy, jeżeli gdzieś odbywają się protesty przeciwko likwidacji szkół, czy jakieś okupacje danej szkoły, czy konflikt na linii samorząd, nauczyciele, czy protesty rodziców, to wtedy to jest taki temat, który powraca i powraca. Natomiast samych badań na temat tego, jakie są skutki, konsekwencje, tak wiele nie ma. Więc oczywiście to nasze badanie to było badanie jakościowe, to jest badanie, które ma szereg ograniczeń. Po pierwsze było realizowane w 2013 roku, po drugie dotyczy okresu od 2007 do 2012 roku, więc już jakiś czas temu. Dotyczy tylko szkół podstawowych i tutaj można byłoby mnożyć jego różne niedostatki, ale nie sądzę, żeby o to chodziło, żeby mieć od razu jakiś taki pełen badawczy obraz całej sytuacji, tylko żeby zasygnalizować pewne wątki, o których można dyskutować, bo nic takiego się nie wydarzyło w ciągu ostatniego roku czy dwóch lat, żeby tendencje zostały radykalnie się odwróciły. Także myślę, mam nadzieję, że to będzie taki dobry punkt wyjścia do naszej wspólnej dyskusji. Plan tej mojej dzisiejszej prezentacji przedstawia się następująco. Zacznę od takich kilku zupełnie wstępnych uwag i wyjaśnień, które wydaje mi się, że są niezbędne do tego, żeby zrozumieć kontekst tego badania i żeby zorientować się w ogóle o czym rozmawiamy, tak? Na czym polega problem. Następnie opowiem, co dokładnie badaliśmy, dlaczego podjęliśmy się takiego badania i w jaki sposób do tego podeszliśmy. Następnie przejdę do części zasadniczej, czyli do wyników, do odpowiedzi na pytanie, czego się dowiedzieliśmy o likwidacji i przekazywaniu szkół oraz do wniosków z badania. Te wnioski staraliśmy się sformułować w takim języku praktycznym, to znaczy jako pewne rekomendacje, oczywiście przede wszystkim do władz samorządowych, ale nie tylko. To znaczy to są takie rekomendacje czy wnioski praktyczne, które warto, aby były uwzględniane również przez szereg różnych grup, które mogą wywierać na władze samorządowe presje, które mogą zgłaszać jakieś postulaty, czyli w przypadku akurat gmin i małych lokalnych społeczności, to są zarówno nauczyciele, jak i rodzice, czy po prostu społeczność lokalna i mieszkańcy.
I na samym końcu chciałabym wspomnieć o, bo tak jak tutaj Michał powiedział, to był raport dosyć głośno komentowany przez różne podmioty. Chciałabym podać takie trzy przykłady reakcji na ten raport, bo wydaje mi się, że te reakcje dobrze wskazują na takie sedno problemu, tak? Znaczy, o co chodzi w ogóle w tych wszystkich zmianach związanych z siecią lokalnych. Zaczynając od tych kilku uwag wstępnych. Przede wszystkim warto sobie uświadomić, że oczywiście to dla części z Was może być oczywiste, za co odgórę przepraszam, ale mam takie poczucie, że muszę powiedzieć pewne wstępne podstawowe rzeczy. Polski system oświaty jest jednym pod względem zarządzania i finansowania, jest jednym z najbardziej zdecentralizowanych systemów oświatowych w Europie. Inaczej to wygląda w przypadku polityki programowej, to znaczy program kształcenia, podstawa programowa, podręczniki, treści kształcenia są ustalane centralnie, głównie obowiązują w całym kraju takie same. Natomiast pod względem właśnie finansowania oświaty i zarządzania siecią szkolną, ten system jest mocno zdecentralizowany. W związku z tym rola jednostek samorządu terytorialnego w polskiej edukacji jest bardzo istotna. Na przykład odpowiedzialne są JST za utrzymanie i wyposażenie szkół, za politykę kadrową w lokalnej oświacie, czyli za zatrudnianie zarówno nauczycieli, jak i niepedagogicznych pracowników szkół, za organizację i upowszechnianie edukacji przedszkolnej, no i właśnie za kształtowanie i zarządzanie siecią szkół. Te wszystkie zadania są finansowane głównie z dwóch źródeł, to znaczy po pierwsze z tak zwanej subwencji oświatowej, a dokładnie z części oświatowej subwencji ogólnej, która z budżetu centralnego trafia do samorządów, no i ze środków własnych gmin, czy powiatów, czy po prostu ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, czyli z pieniędzy spoza budżetu centralnego. Ponieważ to nasze badanie i ta nasza rozmowa ma dotyczyć zmian w sieci szkolnej, no to tak zupełnie tytułem wstępu, co to w ogóle jest sieć szkolna. No myśmy w badaniu, o którym chcę Wam opowiedzieć, wyszliśmy od takiej ogólnej definicji, zgodnie z którą sieć szkolna to rozmieszczenie punktów szkolnych na obszarze danego terytorium, kraju, województwa, powiatu czy gminy. W przypadku naszego badania, bo dotyczyło to szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina, chodziło o sieć szkolną szkół podstawowych, czyli rozmieszczenie tych szkół na terenie gminy. Zarządzanie siecią szkolną przez jednostki samorządu terytorialnego obejmuje cały szereg różnych zadań, na przykład planowanie struktury sieci szkół, liczby uczniów w szkołach i liczby uczniów w oddziałach, czyli inaczej klasach, oraz struktury zatrudnienia w tych placówkach, zakładanie i tworzenie szkół, tworzenie filii tych szkół, likwidowanie szkół, likwidowanie filii, zmiany stopnia organizacyjnego szkół, czyli na przykład wygaszanie części klas, tak? Zmiana ze szkoły, jeśli chodzi o szkołę podstawową, ze szkoły, która ma 6 klas na przykład taką, która prowadzi tylko klasy 1-3. Ustalanie granic obwodów szkolnych, organizację dowozów i innych działań wynikających związanych z taką, a nie inną strukturą. Także tych zadań związanych z siecią szkolną, które ciążą na gminach i innych jednostkach samorządu terytorialnego jest bardzo dużo. Myśmy się skupili dokładnie na likwidacji i przekazywaniu, czyli na takich najbardziej widocznych, najpoważniejszych zmianach, jakie mogą wprowadzić gminy czy inne JST. Jeżeli chodzi o taką skalę zjawiska, to tak jak powiedziałam, ja się mogę odnosić do danych z lat 2007-2012, ponieważ takimi danymi dysponujemy. Ze względu na pewne ograniczenia systemu informacji oświatowej i to, w jaki sposób sprawozdają się szkoły, to wymaga trochę pracy, żeby zobaczyć, ile naprawdę przekazano szkół, ile naprawdę tych szkół zlikwidowano. To wydaje się, że to powinno być bardzo oczywiste, ale ponieważ to szkoły same wpisują swoje dane i różne rzeczy sprawozdają, to jeżeli w jednym roku szkoła, która jest przy ulicy, nie wiem, Jana Pawła II, wpisze, poda adres ulica Jana Pawła II, a w kolejnym roku, nie wiem, pisze JP2 albo jakoś inaczej, to potrafi być sklasyfikowane jako inna szkoła. Także to wcale nie jest takie proste, żeby po prostu gdzieś zająć i zobaczyć, ile zniknęło szkół, a ile szkół gdzie pojawiło. No ale to jakby techniczna uwaga. W każdym razie w tym okresie, który nas interesował, likwidowano 954 szkoły podstawowe. Te likwidacje to były przede wszystkim likwidacje gminne, to znaczy to gminy likwidowały prowadzone przez siebie szkoły, raczej inne podmioty nie likwidowały szkół podstawowych. Najczęściej zamykanymi szkołami były szkoły z oddziałami łączonymi, filie szkół,
oraz szkoły prowadzące tylko nauczanie początkowe. Połowa szkół, które zostały w tych latach zlikwidowane, to były szkoły liczące mniej niż 20 uczniów, czyli to były szkoły naprawdę bardzo niewielkie. Nowe szkoły, jeżeli już mówimy o likwidacji, to warto też wspomnieć o pojawianiu się nowych szkół podstawowych. Nowe szkoły podstawowe zakładane były w zasadzie wyłącznie przez podmioty komercyjne. Gminy raczej nie tworzyły nowych szkół podstawowych. Tworzyły za to sporo gimnazjów, ale to jest jakiś temat na osobną historię. A to zlikwidowane to jest jaki odsetek ogólnych szkół? Tak, jaką część jest oj, nie powiem w tej chwili, jak to było, jak to jest dokładnie. Musiałabym to dokładnie sprawdzić. Nie, no to nie jest bardzo dużo. Tak? To znaczy, znowu, to też warto na to spoglądać pod kątem liczebności uczniów. To znaczy, średnia liczebność szkoły podstawowej nie uległa szczególnej zmianie. To znaczy szkoły są, to się zmieniło w przypadku oddziałów czasami, ale szkoły są na podobnym poziomie liczebności. To znaczy, tak jak mówię, no głównie to były likwidowane bardzo niewielkie szkoły. Więc to nawet nie ma, to nie ma większego znaczenia. To znaczy, jeżeli zlikwidowano szkołę, w której uczyło się, nie wiem, 6 uczniów, to, że to jest jedna szkoła, albo jeżeli zlikwidowano dwie takie szkoły, że to były dwie szkoły, nie ma takiego znaczenia, jeżeli utrzymano szkołę, w której jest 30 uczniów, tak? Także nie odpowiedzieć tak z głowy na to pytanie, ale to też nie jest jakaś bardzo szczególnie ważna informacja. Jeżeli chodzi o przekazywanie szkół, czyli zmianę organu prowadzącego, to w latach 2008-2012 zmiana organu prowadzącego dotyczyła ponad 500 szkół podstawowych. Tutaj też warto zauważyć, że dominującym tym kierunkiem zmian była zmiana organu prowadzącego od gminy do stowarzyszenia, czyli nie do podmiotów prywatnych, tak, nie do podmiotów komercyjnych. Znaczy, to nie jest wprost komercjalizacja czy prywatyzacja szkół publicznych, tylko przekazywanie ich stowarzyszeniu. To, jaki to ma, czy to jest tak zwana preprywatyzacja, jak w niektórych krajach się to nazywa, to jest jakby osobna sprawa i można się nad tym zastanawiać. Ale to jest najczęściej odnotowywany kierunek zmiany organu. Warto zauważyć też, że w ostatnich latach, bo to, jeżeli w tym samym okresie prawie 1000 szkół zlikwidowano, a około 500 przekazano, no to jest połowa, tak? Ale jeżeli spojrzymy na ostatnie lata, to widzimy, że coraz mniej szkół jest likwidowanych, a coraz więcej szkół jest przekazywanych. To znaczy, to się powoli wyrównuje. To oczywiście można wyjaśniać na wiele sposobów. Po pierwsze, w 2009 roku zmieniły się przepisy umożliwiające przekazywanie małych szkół do 70 uczniów bez konieczności ich uprzedniego zlikwidowania. Wcześniej, nawet jeżeli było stowarzyszenie, które chciałoby poprowadzić, przejąć tę szkołę i szkoła miała zostać w tym samym miejscu, w tym samym budynku, z tymi samymi uczniami, czasami z tymi samymi nauczycielami, to i tak formalnie trzeba było podjąć uchwałę likwidacyjną. Więc odnotowywane to było jako likwidacja szkoły, mimo że szkoła realnie była po prostu przekazywana. Od 2009 roku poniżej 70 uczniów można po prostu szkołę przekazać na mocy umowy między stowarzyszeniem a gminą. Stąd pewnie też wzrost tych odnotowywanych przekazań. No drugie wyjaśnienie jest takie, no jeżeli likwidowano przede wszystkim małe szkoły, no to po prostu już jest likwidowano. Tak? Znaczy, jeżeli już likwidowano dużo małych szkół, no to już nie ma tylu szkół do zlikwidowania, teraz częściej są podejmowane takie ruchy w kierunku przekazywania. Tutaj to jest właśnie tabela, w której widać, jak wyglądał kierunek zmiany organu prowadzącego. No właśnie tutaj widzimy, że najczęściej ta zmiana najczęściej polega na tym, że gmina przekazuje szkołę stowarzyszeniu. I też widzimy, że ten ostatni rok, 2012, w którym ostatni objęty badaniem, no taka wyraźne zwiększenie tej liczby przekazanych szkół. Ok, to tyle tytułem wstępu. Jeżeli chodzi o samym naszym badaniu, dlaczego w ogóle się tym zajęliśmy? To znaczy, przede wszystkim dlatego, że zdajemy sobie sprawę z tego, że dostęp do edukacji to jedno z podstawowych praw obywatelskich i byliśmy ciekawi, jak te zmiany, które w tym czasie się nasiliły, jak te zmiany w sieci wpływają na realizację tego obowiązku przez samorządy.
Chcieliśmy zobaczyć, czy ta dostępność do edukacji publicznej się zmniejszyła, zwiększyła, jakoś się pokomplikowała, co tutaj się zmieniło. Poza tym zdawaliśmy sobie sprawę, też szukając informacji na temat zmian w sieci szkolnej, natrafialiśmy zawsze na właśnie takie doniesienia publicystyczne, medialne, które jednak głównie koncentrują się na przypadkach konfliktowych, na takich ostrych spięciach, trudnych, kiedy dochodzi do protestów, kiedy jakieś szkoły nie uda się zlikwidować albo uda się uratować, w zależności od tego, kto się na ten temat wypowiada. Brakowało nam natomiast takiego spojrzenia z pewnego dystansu, co się dzieje, kiedy to się już stanie, tak? Kiedy już pewne zmiany w sieci szkolnej zostaną przeprowadzone, jak to zmienia taki lokalny system oświaty. Czy te obawy różnych grup, które protestowały na przykład, są spełniane, to znaczy, czy się ziściły, czy coś się złego stało? Albo czy oczekiwania samorządów wobec tych zmian też się zrealizowały, czy może niekoniecznie? No i dlatego tak, to były takie główne powody. Co badaliśmy? To znaczy badaliśmy 13 gmin, które w latach 2007-2012 albo zlikwidowały, albo przekazały przynajmniej dwie szkoły podstawowe. Objęliśmy badaniem 13 gmin, 5 z nich to były gminy przekazujące, czyli te, które przekazały szkoły stowarzyszeniom. To były minimum dwie szkoły, a maksymalnie 4 z 6 działających na terenie gminy. Czy to były gminy z różnych województw przy ramach jednego województwa? Nie, to były gminy z różnych województw, tak jak mówię, to znaczy wcale nie było, kiedy zaczęliśmy szukać, bo tak, przyjęliśmy sobie takie założenie, że po pierwsze tych szkół przekazanych lub zlikwidowanych musi być w tym okresie więcej niż jedna, tak? Znaczy, no nie może to być po prostu taka sytuacja, że gdzieś jakaś jedna maleńka szkoła została zlikwidowana i my tam idziemy i robimy wielkie halo, badamy, sprawdzamy, coś takiego stało, bo po prostu zdawaliśmy sobie sprawę, że takich gmin po pierwsze jest bardzo dużo i są bardzo zróżnicowane. Czy w jednym przypadku to może być duża szkoła i poważna zmiana, a w innym to jest w zasadzie formalność, bo do tej szkoły po prostu już chodziła właśnie trójka dzieci. Więc szukaliśmy takich gmin, w których tych szkół likwidowano lub przekazano więcej. Poza tym interesowały nas wyłącznie przypadki czyste. To znaczy staraliśmy się znaleźć takie gminy, które zdecydowały się na albo strategię przekazywania, albo strategię likwidacji szkół. To też wynikało, to było takie metodologiczne założenie. No, chcieliśmy zobaczyć, jak konkretny typ zmiany wpływa na lokalny system oświaty. Nie po to, żeby porównywać te dwie strategie, nie po to, żeby mówić, która jest lepsza, która jest gorsza, dlatego że tutaj szalenie istotne są uwarunkowania lokalne i po prostu tego się nie da porównać tak po prostu. To, co jest lepszym lub bardziej korzystnym, to też zawsze zależy od tego, dla kogo, dla jakiego podmiotu, w danej gminie, ale to, co jest lepsze w jednym przypadku, wcale niekoniecznie musi być dobre w innym. Także tutaj nawet gdybyśmy chcieli się ograniczyć do jakiegoś jednego województwa, to po prostu nie mielibyśmy czego badać. Tak jak powiedziałam, badanie było realizowane w 2013 roku. Ten okres, w którym miały nastąpić zmiany, to był 2007-2012, czyli od jednego do kilku lat po realizacji tych zmian myśmy tam weszli. I to też było zamierzone, bo chcieliśmy odczekać, zobaczyć, co się dzieje po kilku latach od tej zmiany. Czy właśnie stało się coś złego, czy te obawy, które wciąż te osoby, z którymi były przeprowadzone wywiady, pamiętały, jakie miały obawy, jakie miały oczekiwania, czy to się spełniło, czy też nie. Czy tam było pytanie z tyłu, czy... Tak. Ja chciałabym poprzedniej kolei się zapytać jeszcze, czy to były te stowarzyszenia i podmioty komercyjne były wyszczególniane ze względu na jakieś profile ich działalności? Nie, to znaczy w kategorii stowarzyszenia mieszczą się również stowarzyszenia na przykład wyznaniowe. Ale jak badaliście, to czy... Znaczy tutaj ta tabela nie jest z naszego badania, ta tabela jest jakby z innych, tak, ale czy myśmy znaleźli takie... Tak, w naszym badaniu... Na przykład zmienną niezależną funkcjonującą był profil stowarzyszenia. To znaczy w naszym badaniu nie było zmiennych, dlatego że to było badanie jakościowe i myśmy, to po prostu były różne... Nie, myśmy wybierali, tak jak mówię, nasza próba była dokładnie taka, to znaczy wybieraliśmy te, których... były spełnione te kryteria i rzeczywiście trafiliśmy na chyba w dwóch przypadkach, albo nie wiem, w jednym. To znaczy w przypadku na pewno więcej niż jedna szkoła, ale teraz nie pamiętam, czy to było w dwóch różnych gminach, czy w obrębie tej samej. Były organizacje właśnie
na przykład organizacje pozarządowe, były organizacje lokalne i były organizacje ogólnopolskie. A badaliście różnice pomiędzy nimi? No tak, to znaczy nie w tym sensie, żebyśmy mogli porównywać, dlatego że znowu, jeżeli to tak, to były różne sytuacje. Trzeba było mieć takie same dwie szkoły, które jedna została przekazana takiemu, druga takiemu, no a tutaj tak nie było. No bo to były po prostu zróżnicowane sytuacje. Ale oczywiście tak. I widzimy, znaczy w takiej obserwacji i rekonstrukcji na podstawie wywiadów widzimy pewne różnice. Znaczy taką podstawową różnicą między, znaczy najbardziej wyraźna różnica jest między tymi organizacjami wyznaniowymi, a innymi stowarzyszeniami. Różnica polega na tym, że żadne inne stowarzyszenie poza tą organizacją wyznaniową nie było w ogóle zainteresowane wprowadzaniem żadnych nowych treści, nowego profilu. To było tylko to stowarzyszenie chciało coś zmienić, to znaczy chciało mieć inny profil wychowawczy na przykład. Tak, znaczy wprowadzać takie i takie treści i to pozostałe stowarzyszenia nie. Ale mieliśmy tak naprawdę, gdyby się mocno przyjrzeć, to tych kategorii przeróżnych stowarzyszeń było bardzo dużo. Mieliśmy na przykład takie stowarzyszenie, które powstało tylko po to, żeby przejąć szkołę. Prezesem tego stowarzyszenia został urzędnik gminy, który był odpowiedzialny za oświatę na terenie gminy. W związku z czym on był jednocześnie tym pracownikiem urzędu gminy, był prezesem tego stowarzyszenia. Więc jeżeli na przykład mówimy mielibyśmy powiedzieć o uspołecznianiu, tak, o przekazywaniu szkół stowarzyszeniom jako uspołecznianie oświaty, no to jest żart w przypadku tej konkretnej sytuacji, dlatego że w zasadzie się nic nie zmieniło, poza tym, że formalnie szkoła jest prowadzona, inny jest organem prowadzącym, ale jeżeli chodzi o politykę tej szkoły, o jakoś takie zarządzanie sobą, no to... Także tutaj tych różnic, co gmina w zasadzie, to inna sytuacja. Oczywiście są też takie organizacje, które ogólnopolskie, które po prostu przejmują szkoły w różnych, na terenie całego kraju, w różnych wsiach. I jedne działają lepiej, inne gorzej. Ja nie badawczo, tylko osobiście mam doświadczenia z jedną organizacją, która działa bardzo źle. Wiem też, że są takie, które działają dobrze. Także to jest, tutaj tych typów organizacji jest bardzo dużo. Ważnym typem organizacji, które przejmują szkoły, są takie stowarzyszenia nauczycieli czy rodziców. Tak, to są osoby, które... To nie jest stowarzyszenie, to jest jakaś funkcjonująca organizacja pozarządowa, która działa na terenie gminy już wiele, wiele lat, ma szereg różnych obszarów działania, tylko właśnie takie, które powstają doraźnie po to, żeby przejąć, żeby szkołę uratować. Także tutaj mówię, typów jest bardzo dużo, trudno jest je między sobą porównywać, ale na pewno to nie jest jakaś jedna taka masa. Dobra. Okej, okay, no jeżeli chodzi o metody, tak jak powiedziałam, to było badanie jakościowe, w związku z czym główną metodą były wywiady pogłębione, czyli takie dłuższe rozmowy z przedstawicielami społeczności gmin włączonych do badania. Myśmy nie przyjmowali żadnej odgórnej listy tych rozmówców, to znaczy wiedzieliśmy, że chcemy rozpocząć rozmowy od przedstawicieli władz samorządowych. Natomiast też ze względu na to, biorąc pod uwagę specyfikę lokalną i różnorodność gmin, wiedzieliśmy, że w różnych gminach różne osoby mają tak naprawdę wpływ na kształt lokalnej oświaty. W związku z czym rozmawialiśmy oczywiście, tutaj mam wypisanych rozmówców, rozmawialiśmy oczywiście z przedstawicielami władz, z dyrektorami szkół istniejących, z dyrektorami szkół zlikwidowanych, z pracownikami szkół, do których zostały wcielone te szkoły zlikwidowane, z przedstawicielami nowych organów prowadzących. Tych grup było, z mieszkańcami, z rodzicami, tych grup było bardzo, bardzo wiele, ale też nie jest tak, że w każdej gminie rozmawialiśmy z taką samą liczbą, czy dokładnie z tymi samymi osobami zajmującymi to samo stanowisko, bo też zobaczyliśmy właśnie, jak bardzo zróżnicowany jest ta dynamika lokalnej polityki oświatowej, tak jak bardzo różnie się to potrafi kształtować. W jednym wypadku, nie wiem, ksiądz może mieć istotny wpływ na kształt sieci, w innym jest to bardzo, tak jak wszystko się kończy na urzędzie gminy. Czego się dowiedzieliśmy o likwidacji przekazywaniu szkół, czyli ta najważniejsza część tego badania? Otóż badanie utwierdziło nas w przekonaniu, że zmiany w lokalnej sieci szkół są dla władz samorządowych ostatecznością. Gminy bardzo niechętnie podejmują jakiekolwiek ruchy w kierunku zmiany sieci szkolnej. Obawiają się protestów, obawiają się konfliktów.
zauważyli, to akurat nie my, ale nasi koledzy z Instytutu zauważyli nawet w takiej diagnozie ilościowej, postawili taką hipotezę roku wyborczego, bo wyraźnie to widać na wszystkich wykresach, że w roku wyborczym, kiedy są wybory samorządowe, gwałtownie spada liczba przekazywanych lub likwidowanych szkół, co tylko pokazuje, że no, zarządzanie siecią szkolną, zmiany w sieci szkolnej nie jest standardowe narzędzie kształtowania lokalnej polityki oświatowej. Decydują się na likwidację lub przekazywanie szkół gminy w ostateczności, to znaczy wtedy, kiedy już bardzo doskwierają im koszty utrzymania szkół, kiedy uczniów w tych szkołach jest bardzo niewielu. I ten stan, tylko z jednej strony można pomyśleć, że to dobrze, tak? Że gminy czy samorządy nie są skore likwidować, zamykać szkół czy ich przekazywać. Ale z drugiej strony taki przeciągający się stan niepewności, bo też nie jest tak, że nauczyciele, rodzice czy pracownicy szkół sobie nie zdają sprawy z tego, że wisi nad nimi ta groźba likwidacji. I ten przeciągający się stan niepewności co do przyszłości szkół jest bardzo dotkliwy dla wielu grup zaangażowanych w życie szkoły. W skrajnym przypadku, przez nas odnotowanym, takie z roku na rok straszenie likwidacją trwało 13 lat. Przez 13 lat pracownicy szkół nie wiedzieli, czy będą mieli gdzie pracować w przyszłym roku. Rodzice nie wiedzieli, czy będą mieli dokąd posłać swoich uczniów. I myśmy postawili taką hipotezę, że oczywiście nie chcemy mówić, że to jest jakieś takie świadome, makiaweliczne działanie samorządu, ale pod względem takiej funkcjonalności to wygląda trochę tak, że samorządy jakby wprowadzają taki model zarządzania przez niepewność. To znaczy tak długo trwa ten stan zagrożenia, że kiedy w końcu dochodzi do likwidacji lub przekazania szkoły, nawet jeżeli warunki zatrudnienia czy warunki funkcjonowania tej lokalnej oświaty się pogarszają, to szereg grup jest super zadowolonych, że to się w końcu stało. Bo już nie muszą się obawiać, bo już nie muszą czekać, bo po prostu już wiedzą, na czym stoją, tak? Już sytuacja jest już... Tutaj są takie dwa cytaty dotyczące wypowiedzi nauczycieli, którzy właśnie na temat doświadczania tej niepewności. Ten pierwszy cytat dotyczy właśnie tej gminy, w której sytuacja przyciągała się 13 lat. Ja nie będę tego czytała na głos, nie wiem, czy widać? Także samorządy, znowu wbrew takim pewnym doniesieniom medialnym często, że to nie jest tak, że samorządy tylko czekają na moment, kiedy uda im się zlikwidować lub przekazać szkołę. Raczej bardzo z tym zwlekają i to zwlekanie wcale niekoniecznie musi być takim dobrym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o przyczyny, które no, oczywiście pytaliśmy samorządowców, jaki jest powód, jakie są główne powody likwidacji lub przekazywania szkół. No i tutaj nie było żadnego zaskoczenia. Znaczy, po pierwsze, pogarszająca się sytuacja demograficzna, czyli mało dzieci w gminie, no i wysokie koszty utrzymania takich małolicznych szkół. Ale to nie były motywacje czy powody jedyne. To znaczy, nasi rozmówcy wskazywali również na brak infrastrukturalny małych szkół. Znaczy, na przykład brak sali gimnastycznej, brak boiska, trudności w organizacji dowozów, braki kadrowe, czyli na przykład brak możliwości zatrudnienia specjalistów, takich jak logopeda, pedagog i tak dalej. I to, co dla nas było bardzo zaskakujące, to to, że według większości naszych rozmówców, mankamentem małej szkoły jest to, że nie stwarza ona dobrych warunków do realizacji procesu dydaktycznego, a dokładnie nie stwarza warunków do uczniowskiej rywalizacji, która zdaniem osób zarządzających lokalną oświatą jest bardzo ważna, zdecydowanie ważniejsza niż współpraca, bo tych wypowiedzi, które by podkreślały, że w małej szkole można nawiązywać, łatwiej jest budować takie sieci współpracy, uczyć dzieci współpracy. Takie wypowiedzi pojawiały się sporadycznie i raczej były to wypowiedzi rodziców lub nauczycieli. Natomiast samorządowcy uważają, że w szkole porządna szkoła powinna być duża, mieć duże boisko, na którym można grać w gry, które sprzyjają rywalizacji, bo rywalizacja jest bardzo potrzebna tak rozwojowo. Ciężko jest nam powiedzieć, skąd się wzięło to przekonanie. Dla mnie, jako dla pedagoga, to było bardzo zaskakujące, dlaczego akurat to sobie samorządowcy wybrali, no ale tak to wygląda. Kiedy już dochodzi do tego momentu, że wiadomo jest, że jakieś zmiany muszą zostać dokonane w lokalnej sieci, no to
przedstawiciele władz samorządowych stają przed tym dylematem, czy przekazywać, czy likwidować. I w wypowiedziach naszych rozmówców pojawiały się argumenty zarówno przemawiające za jedną ze strategii, jak i za drugą. Te argumenty przemawiające za likwidacją przeciwko przekazywaniu szkoły były na przykład takie, że przekazanie to jest rozwiązanie tymczasowe, że w zasadzie nie rozwiązuje to poważnych problemów finansowych i ograniczeń infrastrukturalnych i że koniec końców i tak pewnie trzeba będzie taką szkołę zlikwidować. Natomiast z drugiej strony właśnie konsolidacja i łączenie szkół zwiększa liczebność uczniów w oddziałach, a to ma sprzyjać właśnie tej uczniowskiej rywalizacji. Ale pojawiały się także wypowiedzi dotyczące argumenty przemawiające za przekazaniem, a przeciwko likwidacji szkoły. I takim głównym argumentem było to, że przekazana szkoła pozostaje na miejscu, że dla uczniów i rodziców niewiele się zmienia, że szkoła zostaje uratowana. I rzeczywiście jest tak, że rodzice też uważają, że no, oni tej zmiany nie szczególnie odczuli. Tak, znaczy ta przekazana szkoła jest tam, gdzie była, w tej samej wsi, uczniowie chodzą, mają czasami nawet tych samych nauczycieli, i że szkoła zostaje uratowana. I to znowu, z jednej strony fajnie, tak, że nic się nie zmieniło, z drugiej, kiedy słuchamy debat o tym, jak to właśnie przekazanie szkół stowarzyszeniom ma być i uspołecznieniem jest okazją na jakieś takie wprowadzenie nowości pedagogicznych, dydaktycznych, metodycznych, no to tutaj okazuje się, że najważniejszą wartością jest to, żeby się nic nie zmieniło. Że jak się nic nie zmieni, to jest super. Kolejnym takim argumentem jest to, że przekazanie szkoły umożliwia gminie jej wspieranie według własnych, samodzielnie określonych, a nie odgórnie narzuconych zasad. Znaczy samorządy wtedy zyskują, to jest pewien jakby kolejny etap decentralizacji oświaty. Samorządy mają większą autonomię, przekazują komuś innemu realizację tego zadania oświatowego i same mogą sobie decydować, na ile wspierają to stowarzyszenie, a na ile nie, jakie stawiają mu wymagania, jakie nie. Także tutaj po prostu wprowadza się na scenę oświatową kolejnego aktora. No i pojawiają się też takie argumenty, że stowarzyszenia mają możliwość dodatkowego pozyskiwania środków, na przykład z programów czy projektów unijnych. I to oczywiście znowu, to jest prawda, że mają, ale zwykle bez wsparcia finansowego, takiego ponadprzepisowego wsparcia finansowego samorządów i tak się nie uda obyć tym stowarzyszeniem. Te skutki tych zmian w sieci szkolnej, w tych badanych przez nas gminach, były bardzo różne ze względu na różne grupy. Przede wszystkim, ponieważ tak jak mówiłam, głównie rozmawialiśmy z przedstawicielami samorządu i pytaliśmy o to, ponieważ samorządy decydują się na te zmiany, kiedy już jest bardzo krucho pod względem finansów, no to pytaliśmy, czy te oszczędności, planowane oszczędności udało się uzyskać. No i okazało się, że nie do końca. To znaczy, planując i podejmując decyzję o likwidacji szkoły, samorządy liczą na to, że uda się sprzedać budynek po szkole albo go przynajmniej wynająć. Tak się nie dzieje. No, przynajmniej w tych gminach, w których badaliśmy, bardzo niewiele budynków udało się sprzedać bądź wynająć. W związku z czym samorządy muszą dalej utrzymywać, nawet jeżeli nie prowadzą tam żadnej działalności, a często prowadzą, bo jak już mają, jak już muszą umrzeć, no to muszą dbać o to, żeby ten budynek po prostu się nie rozsypał. W związku z czym te oszczędności nie są tak spektakularne. Jeśli jakieś są, no to pochodzą z redukcji zatrudnienia nauczycieli. Jeżeli chodzi o szkoły przekazane, to tutaj też w takiej debacie publicznej często pojawiają się takie wątki, że przekazanie szkoły to jest zepchnięcie, zrzucenie z siebie odpowiedzialności za szkołę, za realizację tego zadania oświatowego. I znowu, w tych badaniach, w tych gminach, do których myśmy trafili, tak absolutnie nie było. To znaczy, samorządy wcale nie chcą stracić kontroli nad szkołami. Mówiłam o skrajnym przypadku, kiedy to urzędnik jest prezesem stowarzyszenia. Raczej chcą mieć swobodę w kształtowaniu, ustanawianiu tej kontroli. Znaczy chcą wiedzieć, na jakich zasadach ma ta kontrola i współpraca ze szkołą przebiegać. I to się wiąże z kolejną konsekwencją, to znaczy ta większa swoboda, większa autonomia samorządów w kształtowaniu relacji z poszczególnymi szkołami, tymi przekazanymi, ale zresztą likwidowanymi też, sprawia, że gminy czy samorządy różnie zaczynają traktować różne szkoły. To znaczy, z tych naszych analiz wynika, że z punktu widzenia szkół, jeżeli już ma dojść w gminie do zmian w sieci, to najlepiej być pierwszą przekazaną albo pierwszą zlikwidowaną szkołą.
pierwszą zlikwidowaną szkołą najlepiej być dlatego, że nauczyciele wtedy mają największą szansę na znalezienie pracy w jakiejś innej szkole na terenie gminy, nie muszą jeździć dalej szukać etatów poza gminą. Z punktu widzenia szkoły przekazanej też jest najlepiej być pierwszą przekazaną szkołą, ponieważ można liczyć na największe wsparcie samorządu. Bo samorząd bardzo się stara pokazać innym szkołom, że to nie jest tak źle być szkołą przekazaną, że my was tutaj nie porzuciliśmy, że dalej was wspieramy. I zdarzały się takie przypadki, że gmina traktuje bardzo dobrze jedną szkołę, inną już gorzej. Taką na przykład szkołę własną publiczną, którą prowadzi, traktuje nieco gorzej, czy te relacje są dużo chłodniejsze niż w przypadku szkoły przekazanej stowarzyszeniowej. To po prostu sprzyja temu różnicowaniu się wewnętrznemu lokalnego systemu oświaty. Jeżeli chodzi o konsekwencje dla uczniów, to szkoły przekazane, tak jak powiedziałam, niewiele się zmienia. Uczniowie bardzo często w ogóle nie zauważają tego, że jakiś jest inny organ prowadzący. W przypadku likwidacji i konsolidacji sieci, czyli przenoszenia, łączenia szkół, no to sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, dlatego że i tutaj te skutki są dużo bardziej odczuwalne dla uczniów. Po pierwsze, ze względu na to, że gdzieś trzeba pojechać, tak? Szkoła jest zwykle położona gdzieś dalej, więc to czasami ta droga do szkoły, oczywiście gminy organizują, bo mają taki obowiązek, organizują dowozy, ale to i tak bywa dotkliwe. No i oczywiście przeniesienie, przejście dzieci z jednej szkoły do drugiej jest jakby kolejnym przejściem edukacyjnym. Jest podobne jako doświadczenie takie rozwojowe, no to jest po prostu podobne jak przejście na progu szkolnym. I tutaj szkoły i samorządy i nauczyciele starają się łagodzić tę konieczność, te trudności związane z odnalezieniem się w nowej grupie rówieśniczej. Polega to łagodzenie na tym, to jest taki najbardziej intuicyjny sposób, żeby wszystkie te dzieci z zlikwidowanej szkoły włożyć do jednego oddziału. Tak, żeby tak komponować oddziały szkolne, żeby to się albo tworzyć z nich po prostu osobny oddział, a jeżeli jest ich mniej, no to żeby one trafiły wszystkie razem, tak żeby nie rozdzielać tych dzieci. I to jest oczywiście zrozumiały ruch, jeżeli chodzi o tą grupę, która chodzi do szkoły likwidowanej. Ale co ciekawe, być może z przyzwyczajenia, a zapewne na wygodę w organizacji dowozów, taki schemat jest utrwalany także w kolejnych latach naboru. I tutaj to już jest potencjalnie ryzykowne i niepokojące, dlatego że jeżeli pomyślimy sobie o gminie, która jest zróżnicowana terytorialnie ze względu na status społeczno-ekonomiczny mieszkańców, to znaczy jest gmina, w której jedna wieś jest bogatsza, lepiej rozwinięta, jest bliżej miasta, bo jeżeli mówimy na przykład o gminach obwarunkowych, z różnych powodów mamy w Polsce takie gminy, które są wewnętrznie terytorialnie zróżnicowane. I jeśli w takiej gminie komponujemy oddziały szkolne w oparciu o miejsce zamieszkania, no to przenosimy te społeczne podziały terytorialne z poziomu gminy na poziom szkoły. I to potencjalnie stwarza właśnie takie ryzyko wewnętrznej segregacji społecznej. Ja nie mówię, nie twierdzimy, że to się dzieje na szeroką skalę, ale widzimy, że nie ma takiej wśród samorządowców, a często nawet wśród dyrektorów szkół i nauczycieli, nie ma takiej refleksji, jak komponować oddziały szkolne, żeby tego typu sytuacji uniknąć. Zwykle to jest po prostu przyporządkowane właśnie do miejsca zamieszkania, bo tak się wygodnie organizuje dowozy, lub jest to właśnie uzasadniane tym, że kiedy likwidowano szkołę i włączano tutaj uczniów do nowej szkoły, to nie chciano ich jeszcze rozdzielać dodatkowo, żeby fundować im kolejny stres. A naszym zdaniem, i to sygnalizujemy w raporcie, to jest nie tylko sytuacja, w której warto uniknąć tego ryzyka, ale w ogóle dobra sytuacja do tego, żeby wykorzystać takie, jeżeli musi dojść do likwidacji i konsolidacji sieci, to warto jest wykorzystać tę sytuację, żeby zintegrować młodzież mieszkającą na terenie danej gminy. Jeżeli chodzi o konsekwencje dla nauczycieli, no to wydaje mi się, że one są najpoważniejsze. Znaczy w przypadku szkół skonsolidowanych, akurat w tych gminach, które myśmy badali, rzeczywiście większość nauczycieli zachowała pracę, choć czasami była to praca na część etatu. Nauczyciele w wieku emerytalnym, to też jest dosyć ciekawe, w wieku przedemerytalnym przechodzili na wcześniejszą emeryturę. To jest taki dosyć typowy schemat, który sygnalizuje, że po prostu koszty są przerzucane z systemu oświaty na system emerytalny. I jeśli już dochodzi tutaj do jakiejś oszczędności, no to jest jej źródło. Natomiast, tak jak mówię, myśmy badali tylko kilka gmin, w których dochodziło do konsolidacji. Pojawił się w ubiegłym roku chyba też raport NIK-u na temat likwidacji i przekazywania szkół.
I według NIK-u około 60% nauczycieli z zlikwidowanych szkół zachowuje zatrudnienie, no czyli 40 nie, tak? Znaczy część przechodzi na wcześniejszą emeryturę, część być może przekwalifikowuje, no a część, nie wiem, wyjeżdża gdzieś indziej, no bo w każdym razie nie znajduje zatrudnienia w szkołach prowadzonych przez gminę. Jeżeli chodzi o szkoły przekazane, to nauczyciele w większości zachowują zatrudnienie, ale jest to zatrudnienie nie w oparciu o kartę nauczyciela, tylko w oparciu o kodeks pracy, w związku z czym zwiększa im się pensum, ale tracą pewne uprawnienia, takie jak urlopy, dodatki itd. No i to jest ewidentny przykład, kiedy na terenie jednej gminy, nawet niewielkiej, dochodzi do różnicowania się statusu zawodowego, no, tej samej grupy zawodowej, znaczy nauczycieli. Z tego względu to jest bardzo odczuwalne przez samych nauczycieli, ale również przez nowe organy prowadzące, przez te stowarzyszenia, które czasami, no widząc to, tak, że są postrzegane jako to miejsce, w którym mają pracować gorsi nauczyciele, tak, czy są gorsze warunki pracy, starają się wprowadzać do swoich, mimo że zatrudniają w oparciu o kodeks pracy, starają się wprowadzać takie rozwiązania pomostowe, jakby, tak, znaczy takie, przyznając tym nauczycielom swoim, mimo że nie muszą, pewne dodatkowe przywileje, tak jak gdyby oni byli zatrudnieni w oparciu o kartę nauczyciela. Także w tej świadomości tych nauczycieli, którzy pracują w szkołach stowarzyszeniowych, każdy nauczyciela dalej pozostaje takim znacznikiem prestiżu zawodowego. Jeżeli chodzi o rodziców, o rodziców i społeczności, to tak jak powiedziałam, tutaj zmienia się niewiele, to znaczy w przypadku konsolidacji no, zmienia się to o tyle, że uczniowie muszą dojeżdżać dalej. Ale, jeszcze nie powiedziałam tego właśnie przy uczniach, że teoretycznie uczniowie w szkołach skonsolidowanych uzyskują dostęp do lepszej infrastruktury, do tych boisk, do specjalistów, do zajęć pozalekcyjnych, ale w praktyce to nie jest tak różowo, ponieważ uczniowie, którzy muszą dojeżdżać, no, gmina zwykle nie organizuje dowozów specjalnie na zajęcia pozalekcyjne, albo nie organizuje tych dowozów na tyle długo po lekcjach, żeby dzieci mogły jakoś poza lekcjami skorzystać z tej świetnej infrastruktury, więc tu są pewne ograniczenia. I to jest pewna konsekwencja też dla rodziców, bo jeśli chcą zapewnić, chcą skorzystać z tej nowej, lepszej infrastruktury, no to muszą włożyć dodatkowy wysiłek w to, żeby to swoim dzieciom umożliwić. Ale jeżeli chodzi o taki aspekt właśnie większego zaangażowania się rodziców czy społeczności lokalnej, to tutaj nawet jeśli do przekazania dochodzi pod hasłem uspołeczniamy naszą szkołę, tutaj nie zmienia się w zasadzie nic. To znaczy rodzice się nie angażują bardziej w szkoły stowarzyszeniowe, nawet jeżeli to stowarzyszenie zakładają. Jeżeli to stowarzyszenie zakładają, no to oczywiście spełniają te wszystkie warunki, ale to nie jest tak, że to jest szkoła prowadzona przez rodziców w taki bardzo aktywny sposób. Dobrze, to już tak podsumowując tę kwestię badań. Tak jak powiedziałam, najważniejsze te wnioski praktyczne, czy te rekomendacje, które naszym zdaniem warto brać pod uwagę zarządzając siecią szkół, no to to, że ten długotrwały brak jednoznacznych decyzji co do kształtu sieci może mieć równie dotkliwe konsekwencje, czy być równie dotkliwy, jak jakaś nawet radykalna decyzja. Znaczy nasz taki postulat, być może on nie jest bardzo popularny, ale że jeśli poważnie traktujemy sieć szkolną, no to jej zmiany powinny być normalnym, standardowym narzędziem kształtowania polityki oświatowej. Jeśli widzimy, że trzeba dokonać jakiejś zmiany, no to komunikujmy to naszym tak, uczestnikom, znaczy osobom zaangażowanym w życie szkolne, rodzicom, nauczycielom. I spokojnie, wspólnie można to przeprowadzić, bo dużo gorszą sytuacją jest przeciąganie tego okresu niepewności. W jednej z gmin, której właśnie przez wiele lat straszono likwidacją, doszło do tego, że nauczyciele, wiedząc o tym, że być może w przyszłym roku już nie będą mieli pracy w tej szkole, postanowili się dokształcić na masową skalę. Pozornie to może być świetna sprawa, tak? Że się, taka motywacja zewnętrzna, żeby zdobywać dodatkowe kwalifikacje. Problem polega na tym, że one były kompletnie, to dokształcenie było kompletnie nieprzemyślane pod kątem potrzeb uczniów w tej gminie. Otóż połowa nauczycieli z danej szkoły dokształcała się w zakresie oligofrenopedagogiki, czyli pracy, takich studiów, które umożliwiają pracę z osobami niepełnosprawnymi, mimo że od wielu lat na terenie ani tej gminy, ani sąsiedniej gminy nie było ani jednego niepełnosprawnego ucznia. I to jest to po prostu ta przeciągająca się niepewność wprowadza taką sytuację, w której
wszyscy zaczynają myśleć tylko o sobie, tak? O tym, jak przetrwam to, jeżeli ta groźba się ziści. Także naszym zdaniem lepiej jest to robić spokojnie i właśnie w komunikacji z mieszkańcami i z pracownikami szkół. Druga ta rekomendacja, no to żeby brać pod uwagę, że konsolidacja sieci szkolnej wiąże się z ryzykiem segregacji uczniów. Trzecia dotyczy karty nauczyciela, ale o tym chciałam powiedzieć jeszcze za chwilkę. No i właśnie to, że wbrew doniesieniom różnym publicystycznym przekazanie szkoły stowarzyszeniowej ani nie musi oznaczać bezpośrednio komercjalizacji oświaty, ani nie oznacza uspołecznienia edukacji. To znaczy tak naprawdę nie za wiele się tutaj zmienia pod względem sposobu funkcjonowania szkoły. To, co się zmienia, no to jest sytuacja zawodowa nauczycieli. I o tym chciałabym powiedzieć, o tych nauczycielach chciałabym powiedzieć jeszcze wskazując na reakcję na nasz raport. Ja tutaj podam wam takie trzy cytaty. Jeden będzie z portalu. Jeden to jest przykład reakcji samorządowców, drugi to jest przykład reakcji nauczycieli, a trzeci to jest przykład reakcji Ministerstwa Edukacji Narodowej na nasze badanie. Portal samorządowy w całym swojej notce, tutaj jest tylko fragment, ale w całej notce poświęconej temu badaniu i naszemu raportowi skupił się na tym, że nauczyciele niekoniecznie tracą pracę w wyniku likwidacji lub przekazywania szkół. No to jest oczywiście prawda, tak? No, że niekoniecznie tracą, to się nie musi stać. Jest to trochę niepokojące, że z całego badania i z całych analiz, nie tylko naszych, ale jeszcze takiego analogicznego raportu, tylko ilościowego, przedstawiciele samorządu wyciągnęli w zasadzie wyłącznie tą kwestię, nauczyciela i ich przyszłości. Bo jest tam zdecydowanie więcej i rekomendacji, i wniosków, które dotyczą samorządowych działań, samorządowej polityki, a nie tylko sytuacji nauczycieli. Oczywiście to, że głos nauczycielski skupił się również na nauczycielach, no to jest zrozumiałe. Tutaj trzeba przyznać, że akurat w tekstach głosu, które nawiązywały do tego naszego raportu, sprawa została potraktowana dużo bardziej kompleksowo. No, oczywiście nauczyciel jest na pierwszym miejscu. To jest swoją drogą zabawne, bo porównanie tego cytatu z tym poprzednim, one dotyczą obie tych samych kwestii, natomiast tam jest jak wspaniale, że nauczyciele nie są wszyscy zwalniani, tutaj jest o tym, jak to nauczyciele są grillowani i są takie hiperboliczne kwestie retoryczne typu diabelska alternatywa, szkoła albo wodociąg, że zostali postawieni pod ścianą nauczyciele, no ale to jakby mniejsza o to, ale też jakby głos nauczycielski wyłapał głównie sytuację nauczycieli. I w końcu Ministerstwo Edukacji Narodowej, które w lutym minister Kuzik-Rostkowska wystosowała do samorządowców taki list, w którym apeluje, żeby ponownie rozważyli oni decyzję o likwidowaniu szkół i rozważyli przekazywanie szkół jako alternatywę dla likwidacji. Tam pani minister wskazuje, że szkoła przekazana pozostaje bezpłatna, jest dostępna, że dzieci nadal uczą się blisko domu, pod okiem znanych nauczycieli. Generalnie ten cały list jest utrzymany w takiej retoryce właśnie ratowania szkoły, tak? Że nic się nie musi zmienić, jeśli przekażecie szkołę stowarzyszeniu. I teraz tak, no to jest oczywiście zrozumiałe. Znowu nie można powiedzieć, żeby tutaj w tym liście były jakieś przekłamania. Ale w momencie, kiedy spojrzy się, kiedy wrócimy do tych wspomnianych przeze mnie wyliczeń, że połowa szkół zlikwidowanych, to są szkoły poniżej, które mają mniej niż 20 uczniów, no to trudno sobie wyobrazić, żeby to naprawdę mogły być, żeby przekazanie szkoły stowarzyszeniu zamiast jej zlikwidowania było dla samorządu jakimś rozwiązaniem. Znaczy, żeby mogło chodzić tutaj o jakiekolwiek oszczędności, żeby samorządy mogły tak, żeby to wyswobodziło ich z tych ograniczeń finansowych. I tak zastanawiając się, czy to już jest oczywiście tylko moja własna hipoteza, kiedy czytałam ten list, zastanawiałam się, o co chodzi. No, jeżeli nie chodzi o uspołecznienie, bo chodzi tylko o ratowanie. Jeżeli nie chodzi o oszczędności, no bo samorząd i tak będzie musiał dopłacać do takiej szkoły stowarzyszeniowej, nawet jeżeli ją przekaże, no bo one są po prostu nierentowne, tak? To dlaczego Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje przekazywanie szkół zamiast likwidacji? No i to może być takie pytanie do was. Jak sądzicie dlaczego? Ja mam pewną hipotezę, no ale to... Są jakieś pomysły? Nie? No moim zdaniem jest to, nie wiem czy, bo to oczywiście trzeba śledzić debatę edukacyjną, żeby to wiedzieć, no ale myślę, że wszyscy gdzieś kojarzycie, co jest głównym powodem sporu między związkami zawodowymi nauczycieli a Ministerstwem Edukacji Narodowej.
karnoży. Tak. Czy związki zawodowe są chętne do rozmowy o likwidacji albo zmianie w karcie? Tak, specjalnie. Czy MEN chciałby zachować kartę, czy chciałby, żeby... Likwidować. Czy nie uważacie, że zachęcenie samorządów, żeby pracowały szkoły i zatrudniały nauczycieli w oparciu o kodeks pracy jest wspaniałym pomysłem, jak zlikwidować kartę nauczyciela? To znaczy, bo to jest, ja podejrzewam, że jeśli oni, bo nie wiem dlaczego MEN się angażuje, poza takim chwytem politycznym, tak, że MEN apeluje o to, żeby nie likwidować szkół, tylko żeby je ratować, no ale to nie może być zasadnicza kwestia. Czy to przypadkiem nie jest po prostu propozycja do samorządów, zlikwidujcie nam kartę nauczyciela? No tak kuchennymi drzwiami, ale to tak samo było z tymi pomocnikami nauczyciela, tak? Tak to się nazywało. Tak, z asystentami. No, asystent nauczyciela. No. I to jest, znaczy ja myślę, że jeśli, oczywiście nie, ja nie chcę tutaj popadać w paranoję, tak, ale jeśli tak jest, jeśli mamy do czynienia z takim dynamicznym się różnicowaniem statusu zawodowego nauczycieli, że część, bo nawet w obrębie tej samej gminy, część nauczycieli jest zatrudniona w oparciu o kodeks, część w oparciu o kartę nauczyciela, jeśli to zjawisko się będzie nasilało, jeśli coraz więcej szkół będzie przekazywanych i tam będą zatrudniani, to może się okazać, że w pewnym momencie karta nauczyciela będzie przywilejem pewnych nauczycieli, tak? W związku z czym, znaczy to jest taka strategia trochę dziel i rządź. Ja nie wiem, czy nauczyciele zatrudnieni w oparciu o kodeks będą zainteresowani ochroną karty nauczyciela, jeśli będą wiedzieli, że nie mogą z niej skorzystać. Moja hipoteza jest taka, że gdyby wydarzyły się jedna z dwóch rzeczy, albo gdyby kartą nauczyciela w tej chwili objęto wszystkich nauczycieli niezależnie od tego, kto jest ich pracodawcą, tak? Czy to jest gmina, czy to jest jakiś inny organ prowadzący, albo gdyby zlikwidowano kartę nauczyciela całkowicie, to moim zdaniem proces, skala przekazywania szkół, też po prostu szkoły przestały być przekazywane. Bo przynajmniej z naszego oczywiście małego i jakościowego badania no nie wynika, żeby to służyło czemukolwiek innemu. Jedyna realna zmiana dotyczy warunków zatrudnienia nauczycieli. Nawet nie chodzi o zwalnianie tych nauczycieli. Tak, ta skala nie jest aż tak duża. Raczej chodzi właśnie o tą zmianę. I jeśli tak jest, to mi się wydaje, że to jest taka szczególna, taka refleksja, którą warto brać pod uwagę, szczególnie związki zawodowe po prostu powinny brać pod uwagę, bo być może warto jest się przygotować nie tylko na obronę karty nauczyciela, ale także na stworzenie takiej propozycji nowych czy takiego jakiegoś, nie wiem, ustawy, dokumentu, który regulowałby status zawodowy nauczyciela niezależnie od tego, kto jest, gdzie są zatrudnieni. Tak, ale w Polsce jest dokument, który reguluje pracę nauczyciela. Nazywa się karta nauczyciela. Jest gotowa ustawa, która jest, wcale nie jest taka zła. I wcale nie jest tak, że związki zawodowe nie chcą jej zmieniać, ani nie chcą, jak to nawet rozmawiać. To, że ministerstwo ma swoje pomysły specyficzne na temat, jak to karta nauczyciela, pani minister ma swoją bardzo określoną... To pani minister chce likwidować kartę nauczyciela. To nie znaczy, że ta ustawa jest i to jest złe. To, że jak to nauczyciele są z każdej strony krytykowani za to, że są nie robimy to dole po prostu 18 godzin. Sorry, tak nie jest. Oczywiście. I też nie jest tak, że jak się teraz zrobi w ten sposób, że nauczyciel, który pracuje na stowarzyszeniu i on ma państwu powiedzmy, nie wiem, 30 godzin. I to nie jest tak, że on pracuje 30 godzin z uczniem, tak samo pracuje jak nauczyciel na karcie nauczyciela. I mówienie, że przekazanie jak to stowarzyszeniu szkoły jest bez wpływu na poziom edukacji, bez wpływu na dziecko, jest złe, ponieważ nauczyciel pracujący na karcie nauczyciela ma odpowiedni czas, żeby z tym się zająć. Bo pensum nie jest wymyślone z kosmosu, tylko ktoś może to wymyślić i to działa. I teraz, jak to próba mówienia, że nie, to zwiększmy nauczycielom pensję, bo to, nie wiem, 40 godzin i siedzą jak to i ten. No i co? I nie jest tak, że zwiększenie pensum nie odbije się negatywnie na kształceniu młodych ludzi. No dobrze, i teraz ja się zgadzam, pełni się zgadzam. Ale teraz jest takie pytanie, no a co będzie, jeśli, nie wiem, 1/3 nauczycieli, to oczywiście trochę przesada, no bo tych szkół jednak jest nie tak dużo przekazywanych, no ale jakaś znacząca grupa nauczycieli będzie miała to pensum tak mocno zwiększane. Znaczy, moje pytanie jest takie, no jakie jest stanowisko związków, czy jak można myśleć strategicznie o tym, jakie powinno być za ileś lat stanowisko związków, jeśli duża część
przedstawicieli tego zawodu, no będzie zatrudniana po prostu na innych warunkach. Co z tym fantem zrobić? To znaczy, bo ja oczywiście się zgadzam, że powinna istnieć, to może być karta nauczyciela, to może być dowolnie coś innego, coś, co będzie regulowało, traktowało zawód nauczyciela jako zawód specyficzny, no nie taki, gdzie można przez 40 godzin tygodniowo stać przy tablicy, jasne. Ale wydaje mi się, że ten problem, że problem nauczycieli, którzy nie są zatrudniani w oparciu o kartę nauczyciela, jest poważny i będzie coraz najwyraźniej. No jeśli to jest strategia i rekomendacje ministerstwa do samorządu i jeśli one będą podchwytywane, a będą, no bo to jest na rękę samorządom, to co z tym jest, co z tą grupą? Cały czas walczą właśnie o to, żeby nie przekazywać stowarzyszeniu szkół. Organizowane są protesty. Bo też to nie jest dobre. Sorry. No ale co w sytuacji, ja rozumiem, jest jasne. Ale to jest trochę. W zeszłym roku miałem przyjąć w ramach Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego na wizycie z Unii Ministerstwa Edukacji, ja spotkałem z panią minister Gostkowską. Ona młody widział, to wtedy jeszcze tam włączyła, że na wzór przedstawiała gminę Handa, gdzie nie ma żadnej publicznej szkoły i ona bardzo się tym cieszy, że nauczyciele spędzają 40 godzin w tygodniu w szkole, na przykład po lekcjach grają mistrzy. W czym jest problem? Nie, szkoła Handa. Przynajmniej to zawsze działa przyszłość polskiej szkoły, taki barwa. Inny temat właśnie uważa, że kartę nauczyciela to jest PRL-u i dosyć tak prostym to nie wypowiadała się zaszukać. Tak, tyle z moich obserwacji, gdzie miałem jak gdyby ten kontakt z przyszłym. A ja mogę troszkę z innej strony. Przykładowo w mojej gminie największa szkoła podstawowa liczy mniej więcej 500 uczniów. W 2007 roku samorząd z subwencji oświatowej w pełni na wszystko wystarczało. Dzisiaj na tą największą szkołę samorząd musi dopłacać. Najmniejsza szkoła liczy średnio 30 uczniów. To mamy porównanie, jeżeli do tej dużej dopłaca, jak do tej mniejszej. I myślę, że też w tym aspekcie tu też powinny być jakieś zmiany wprowadzane odnośnie finansowania. Tak. Jeżeli mogę, tak dwa zdania z takiej właśnie perspektywy, o jakby zarządzającego oświatą, tak? Jestem okresowcu radny i miratu był od strony organu prowadzącego. I ja powiem tak, jeżeli to jest miasto, które ma 200 mieszkańców, ma budżet powiedzmy około 800 milionów w skali roku, z tego 300 milionów, czyli 40% to są koszty oświaty. Z tych 300 milionów, wiadomo, że subwencja idzie za uczniem, tak? Czyli to jest tylko 200 milionów złotych, które subwencji, 100 milionów podanych. I z tych 300 milionów, które mamy globalnie na oświatę, około 2 trzecie, czyli znowu około 200 milionów, to są koszty osobowe. Czyli to jakby reasumując, to co my dostajemy, drodzy Państwa, de facto powinno być tak, że to Państwo zapewni finansowanie oświaty, bo tak to wynika z tych wszystkich usług oświatowych, to nam w naszym przypadku starcza de facto tylko i wyłącznie ledwo co nad koszty osobowe, tak, gdzie utrzymanie budynków, gdzie pracownicy niepedagogiczni, gdzie jakby remonty, zakupy materiałowe i tego typu inne rzeczy, tak, więc ja się nie mam na to recepty, tak? Natomiast niewątpliwie ten system finansowania, jak również system tego, że musi być zachowany. Ja dzisiaj nie przesądzę, w jakim kierunku to pójść. Natomiast ten obecny system dla samorządu jest nie do utrzymania. Ja się temu nie dziwię, tak? U mnie takiego jeszcze nie ma, bo my z dużym miastem sobie radzimy, tak? Ale ja się nie dziwię, że samorządy uciekają właśnie te stowarzyszenia, no bo po prostu nie są w stanie tego finansowo dźwignąć. Ja podam tak, my mamy jeszcze w Sosnowcu, mamy na chwilę obecnej, mamy 20 tysięcy uczniów. Od 2008 roku, w ciągu 4 lat szkolnych, spadło nam procent, o 20% nam spadło, z 24 tysięcy na 20, a nauczycieli mamy się 2000. Czyli mamy średnio, jeden nauczyciel przypada nam na 10 uczniów, tak? No i powiem tak, jest to faktycznie te kwestia tego systemu godzinowego, finansowego, pensum, tego 80 godzin, naprawdę wymaga dyskusji. Ja nie mówię w tą stronę. Natomiast na dłuższą metę dla większości samorządów w ten sposób nie utrzymają, jeśli jak to się po prostu nie zmieni. To jest taki komentarz do tego, co dzisiaj mówiliśmy. No właśnie, ja też chciałabym właśnie to zasygnalizować, tak, że sytuacja jest, ona jest bardzo skomplikowana z kilku powodów.
że ona jest skomplikowana oczywiście ze względów politycznych, tak? I tutaj dyskusje między związkami i ministerstwem i stanowisko, bardzo jasne stanowisko akurat obecnej pani minister, w zasadzie nie stwarza za wiele pola do jakiejś dyskusji, tak? No bo jeżeli stanowisko minister edukacji jest takie, że po prostu kartę trzeba zlikwidować i przenieść nauczycieli na kodeks pracy, no to jasne, tutaj nie ma o czym rozmawiać, to jest zupełnie zrozumiałe, że nauczyciele nie chcą o tym rozmawiać. Ale rzeczywiście ta sytuacja, no to mówię, że jeden to jest aspekt polityczny, no ale drugi jest dokładnie taki, no taki jak o którym wspomniałeś, no to po prostu finansowy. Nie sposób oczekiwać, bo tutaj mówicie, że ZNP walczy o to, żeby nie przekazywać szkół. Czyli walczy, i teraz ja tylko wyprzedzam fakty. Czy to znaczy, że walczy, żeby likwidować zamiast przekazywać? Żeby utrzymać. No właśnie, ale no tak, ale jeżeli dochodzimy do ściany. Nie, bo to jest. Ja teraz jestem tak adwokatem diabła, tak, ale to jest stanowisko, znaczy tak się zaczyna sytuować Ministerstwo Edukacji Narodowej. MEN mówi, nie likwidujmy, ratujmy i przekazujmy. Co mówi ZNP w takim razie? Nie przekazujmy. Czyli nie ratujmy, tak? No bo jeżeli nie dochodzimy do propaganda. Nie, ale to. No jest. Po pierwsze tak. Bardzo łatwo można sobie powiedzieć, że te samorządy wydają mnóstwo pieniędzy na oświatę. Tylko, że samorządy, jak to nie wydają presji na ministerstwo, żeby dostać więcej pieniędzy z subwencji, tylko jak to odbierają się to na tym biednym nauczycielu, żeby on pracował 5 razy więcej, to będzie pracował 5 razy więcej pieniędzy, bo ten. Zamiast wziąć, tak to, czyli najłatwiej jest zaatakować tego najmniejszego nauczyciela, który siedzi w tej szkole, w ośrodku wsi, i tak to jest z tym. Nie ma perspektywy na następnej pracy. Bo polonista, jeżeli on jest polonista, jeżeli jest polonista 25 lat, już polonista uczy, jak to, a tego, no to sorry, to co on tutaj ma robić, jak on się ma przekształcić? I mówię, bardzo łatwo powiedzieć, że mamy za mało pieniędzy, no to pracuje się 5 razy więcej. No to dobrze, to dorzućmy, jak to już widzę, jak to samorządy, jak to mówią, że mamy za mało pieniędzy, to niech górnicy pracują 5 razy więcej. Nie do tam do 40 roku życia, tylko do 60. Dlaczego nie? To jest ta sama konstrukcja. Ale to jest doskonała analogia. Moim zdaniem to jest doskonała analogia, dlatego że dokładnie tak zaczynają być traktowani nauczyciele. Dokładnie takie naciski są wywierane obecnie na nauczycieli, jakie w społeczeństwach przemysłowych były na tak inne klasy pracujące. I pytanie jest do nauczycieli właśnie, co z tym zrobią. Tak, to znaczy, jakie będzie stanowisko, jak zaplanować jakąś taką strategię przeciwdziałania tym naciskom. Bo ja się zgadzam, znaczy pozornie można mówić o tym, że zmiany w sieci szkolnej dotyczą szeregu różnych podmiotów, grup i mają poważne konsekwencje mają głównie, a jeśli nie jedynie dla nauczycieli. I no i nie. Co? Nauczyciele na to. Nie, ale to są konsekwencje dla całego naszego kraju, ponieważ przykład to o obniżeniu poziomu edukacji, jak to odczujemy tego koszty za te 20-30 lat. Ale oczywiście nie, ja mówiąc o nauczycielach, bo jasne, że pogorszenie sytuacji warunków pracy nauczycieli przełoży się na spadek jakości edukacji. Jasne. To jest oczywiste. Tak, ale zmiana kadr nie musi z tym wiązać, tak? Nie musi też się wiązać z pogorszeniem pracy nauczycieli, tak? Bo też tak tego nie stawiamy w taki sposób, tak? Że jakby takie zmiany systemowe, to od razu to się przełoży. No bo to jest dla mnie argument taki, powiem tak, znaczy ktoś będzie pracował 2 godziny więcej, będzie miał 2 lekcje więcej tygodni i to się pogorszy, pogorszać pracę nauczycieli, no sorry, no się nie znalazł. Ale to nie jest. Liczby większe o 2 godziny, potem za roku 4, a potem na 40 godzin. Bo tak będzie wygodnie, bo trzeba będzie mniej płacić. Ja chciałem jeszcze poruszyć jakby taki problem z rodzinnej perspektywy. No tutaj jakby jedną z tak mi się wydaje, która nie uwalnia z tym, bo proces jest taki, że to bardziej macie właśnie doświadczenie nauczyciele doświadczają skutków tego niż sami uczniowie i społeczności bezpośrednio. Chciałem zapytać, czy też uwzględnialiście na przykład wpływ, potencjalny wpływ na procesu likwidacji placówek przenoszenia uczniów. Dobrze, to będę kontynuował, tak. No. Na przykład uczniów, którzy korzystają z programów dożywiania chociażby. Czy to jest tak, że zwiększa to na przykład, że w tych małych placówkach
szanse, nie wiem, prowadzenia stołówek są załóżmy mniejsze prawdopodobnie niż w większej szkole, do której te uczniowie trafiają, czy to jest, było brane pod uwagę. Po drugie, uczniowie niepełnosprawni, czy to też przeniesienie placówki może jakiś mieć wpływ, bo z jednej strony, tak jak mówiłaś, w tych większych placówkach są te różne, stała ta infrastruktura, więc być może jest to jakaś korzyść, ale z drugiej strony ja też wiem z pracy z rodzinami tych dzieci niepełnosprawnych, że bardzo często nawet jak dziecko korzysta z edukacji, to ci rodzice cały czas gdzieś tam są na tyłach i muszą już wspierać ten proces edukacyjny, zwłaszcza, że są te różne niedobory efektywnej edukacji włączającej, więc jakby oddalenie miejsca, w którym dziecko z niepełnosprawnością pobiera naukę, no, ogranicza część tych rodzin możliwości wspierania tego procesu edukacyjnego. Chciałem zapytać, czy też ten wątek był poruszany? Nie, to znaczy nie pytaliśmy ani o jedną, ani o drugą kwestię, natomiast w tych wypowiedziach akurat przedstawicieli samorządu rzeczywiście rysuje się takie napięcie, to znaczy, że to trochę jest taka sytuacja, tak? Albo możemy zostawić tą szkołę blisko i jakby sami wiemy, tak, jakie są zalety posiadania blisko szkoły, na przykład w przypadku takich uczniów. Myśmy w ogóle nie zajmowali się uczniami niepełnosprawnymi, zdają sobie sprawę z tego, że to jest szereg dodatkowych kwestii do poruszenia. No. Tylko, i to jest takie pytanie, ja nie mam na nie dobrej odpowiedzi, tak, czy lepiej jest, żeby szkoła była bliżej, jaka jest, taka jest, tak? Nawet bez tej infrastruktury, czy lepiej większa szkoła nieco dalej z dostępem, nawet jeśli ograniczonym, do na przykład właśnie logopedów, specjalistów. Tutaj o takie osoby pytaliśmy, tak? O zatrudnienie właśnie pedagoga, logopedy, psychologa czasami. No i tutaj w zasadzie żadna z tych sytuacji nie jest dobra, dlatego że jeśli te szkoły są przekazywane, zostają, albo nawet były utrzymywane przez tą gminę i nie są wspierane finansowo, to znaczy właśnie nie można zatrudnić specjalisty, ani poprawić tej infrastruktury szkolnej, no to jakby te potrzeby tych osób nie są zaspokojane. Z drugiej strony, jeśli szkoła znajduje się dużo dalej, a gmina nie realizuje, i tu niestety tak trzeba przyznać, że te dowozy organizowane przez gminy, to jest, one są organizowane na poziomie minimum, tak? Znaczy to, co musi gmina zrobić, to znaczy musi dowieźć na lekcję i zabrać i odebrać z lekcji. Tutaj nie ma raczej takich inicjatyw, żeby jeszcze dodatkowo jakoś to tak ułatwiać uczniom z dalszych miejscowości. Więc to mówię, żadna z tych sytuacji nie jest optymalna z punktu widzenia potrzeb tych uczniów. Najlepiej by było, gdyby blisko była szkoła, która ma tą niezbędną infrastrukturę. O dożywianie w ogóle się takie kwestie nie pojawiły w odpowiedziach. To już tak jest. Po pierwsze, oświata nie służy do zarabiania. To jest głód, że samorządy to dokładają ileś tam milionów. Trudno. Jest to. Subwencja jest za mała i to jest problem, a nie problem jest to, że szkoła kosztuje za dużo. I jest druga kwestia. To, że jak te szkoły, które są za małe, są likwidowane, no trudno. Jeżeli ma problem niż demograficzny, czasami tak trzeba. Natomiast czasami samorządy posługują się tym do swoich celów. Najlepszy przykład to jest Pałac Młodzieży w Gdańsku, gdzie pod pretekstem przekazania stowarzyszeniu chciano placówkę zlikwidować. I po to, żeby uzyskać ładny budynek w środku miasta. Zabytkowy. Potem tylko po to, żeby ten. Może był inwestor, już było wszystko do tego. Testowaliśmy tutaj. Dokładnie. No to właśnie. Było mnóstwo uczniów, mnóstwo nauczycieli. A tam jest jeszcze szkoła w Podkoszku, a wy też w Gdańsku. Nie, ale to tam macie. Więc no to jest. Też tak bywa. Tak, oczywiście. No nie, oczywiście. Tutaj ja mówię. Akurat tak się złożyło, że w tym naszym badaniu udało nam się, no poza tą gminą, która osadziła na stanowisku prezesa stowarzyszenia swojego urzędnika, to udało nam się trafić na takie gminy, których działania można oceniać jako, nie wiem, korzystne lub niekorzystne z punktu widzenia, ale przynajmniej nie patologiczne, tak? To znaczy tam nie było raczej takich dążeń, żeby zarobić właśnie na jakimś budynku, no raczej takie, żeby
nie dokładać tak dużo, albo tak, żeby zaoszczędzić jakieś środki. Mówię, to oszczędzanie się niespecjalnie powiodło, bo jednak ambicje były większe. No jeszcze pytanie. Czy podczas Waszych badań była taka sytuacja, że pod groźbą przejęcia przez stowarzyszenie szkoły sami nauczyciele bądź dyrektor założyli stowarzyszenie, tak, żeby się przed tym obronić? Tak. I jak to się sprawdziło? Czy nauczyciele im stracili pracę, bo wiadomo, że nie było możliwości, żeby wszystkich utrzymać? Nie, to też akurat... Bo jest to jeden ze sposobów. No tak. Tak jak mówię, to znaczy to, co nas trochę zaniepokoiło, to, że jeżeli dochodzi, jeżeli już szkoły się orientują i nauczyciele się orientują, że szykują się likwidacje. Akurat mówię o gminach, w których wiadomo było, że szykuje się nie jedna likwidacja, tak? Tylko że no to nauczyciele zaczynają, nie tylko nauczyciele, rodzice zresztą też, to nie jest żaden przytyk w kierunku nauczycieli, ale bo to jest mechanizm zupełnie racjonalny, tylko niepokojący. To te szkoły i nauczyciele zaczynają, przestają ze sobą współpracować, zaczynają ze sobą rywalizować. Nie ma protestów na przykład wobec ogólnej polityki działania samorządu. Jest kombinowanie, jak sobie tutaj przetrwać. Dlatego powiedziałam, że z punktu widzenia szkół likwidowanych czy przekazywanych najlepiej być tą pierwszą szkołą. I zdarzają się sytuacje, w której nauczyciele sami przychodzą do wójta i proszą, żeby tą szkołę zlikwidować w przyszłym roku. Tak? Bo jest jakiś pomysł, jak to, i oczywiście to można, w zależności od tego, jaki badacz na przykład nie by to interpretował. Można to interpretować super, nasza polityka pobudziła po prostu taką aktywną przedsiębiorczość nauczycieli. No ale z drugiej strony to tak jak mówię, to dzieli środowisko i nie sądzę, żeby to miało dobry wpływ na taką szkołę. Ale ogólnie te akurat, to nie było wiele przypadków, ale w tych przypadkach, w których to nauczyciele tworzyli takie stowarzyszenia, no to czy dobrze, no. Może tak, oni byli zadowoleni. Ale tak jak powiedziałam, to zadowolenie, bo prawie wszyscy nasi rozmówcy byli zadowoleni, nawet jeżeli my gołym okiem widzieliśmy, no, że jest dużo gorzej, tak, że się pogorszyła sytuacja. Nie chodzi mi o ogólną ocenę funkcjonowania szkoły, tylko że tych konkretnych rozmówców sytuacja się pogorszyła. I naszym zdaniem no jest to efekt właśnie takiego, jak to głos napisał, grillowania nauczyciela. Tak? Znaczy, jeżeli straszyli takimi okropieństwami, no to jeśli się coś stało i nawet jest trochę gorzej, ale nie jest aż tak źle, jak mogłoby być, no to jesteśmy zadowoleni. Ale jest praca. Jest praca. I to jest w takiej szerszej perspektywie, to jest niepokojący wniosek. Dlatego, że jeżeli pomyślimy o nauczycielach jako o takiej grupie, która w szczególności w małych społecznościach lokalnych ma i kompetencje, i możliwości, żeby rozpoznawać potrzeby tej społeczności, żeby rozpoznawać potrzeby szkoły, żeby stawiać pewne takie śmiałe hipotezy, jak można byłoby zmieniać i ulepszać edukację, to w sytuacji, w której trzyma się tych nauczycieli przez dekadę w stanie niepewności, no to nikt niczego nie zaryzykuje. To jest takie bardzo antypostępowe, taka antypostępowa sytuacja. I dokształcą się z oligofrenopedagogiki, mimo że to mu się prawdopodobnie nigdy w pracy nie przyda i na pewno się nie przyda jego uczniom. Więc to w takiej ogólnej perspektywie to są niepokojące sytuacje. Tylko ja też, tak jak tutaj kolega powiedział, ja nie widzę dobrego wyjścia z tej sytuacji, dlatego że no faktycznie są, oczywiście są takie samorządy, jak mówicie, no ale są też takie, które dokładają, to też nie jest takie, łatwo jest powiedzieć, no oświata musi kosztować, nie można na niej zarabiać. Jasne, nie można na niej zarabiać, ale jeżeli mamy dopłacać jakąś kwotę, to trzeba ze środków własnych gminy, to trzeba pamiętać, że jeżeli wydamy na szkołę, to nie wydamy na coś jeszcze. Tak? Na tej zasadzie będziemy wszędzie obniżać standardy, no bo zobaczcie, górnictwo, tak, nauczyciele, pracownicy różnych urzędów, nawet o tym powiatowym urzędzie pracy wczoraj rozmawialiśmy. I wszędzie sprowadza się to do jednego, że w mediach najpierw przez wiele lat jest pokazywane, zobaczcie, ile nauczyciel średnio zarabia, ile górnik, jest pokazywane jakieś kwoty z kosmosu, tak, społeczeństwo jest negatywnie nastawione. Później, tam gdzie są silne organizacje związkowe, gdzie związkowcy rzeczywiście są w stanie bronić czy nauczycieli, czy górników, nie atakuje się bezpośrednio, tylko najpierw jest akcja w stylu, że przez wiele lat pokazuje się społeczeństwu, że oni za dużo zarabiają, że to jest nierentowne i tak dalej, i tak dalej. A później jakoś kuchennymi drzwiami, bo tak samo ja bym analogiczny przykład podał umowy o pracę,
i umowy cywilnoprawne śmieciowe, które nam nie pasują. To było po to, żeby mniej ludzi było związkowionych, tak? Po to, żeby pracodawcy nie musieli wypłacać pewnych świadczeń, po to, żeby nie było bloków i tak dalej. Psuje się po prostu rynek pracy, on staje się coraz bardziej śmieciowy i próbuje nam się przedstawić to, że tak jest naturalnie, rynkowo i tak powinna ta cała sytuacja wyglądać. Ja się z tym osobiście nie zgadzam i wydaje mi się, że po prostu, bo tam pani minister Kluzik-Rostkowska no jest, ma nastawienie neoliberalne i chciałaby raz, że osłabić związki zawodowe, jeżeli chodzi o ZNP, a dwa, obniżyć koszty po prostu, no bo karta nauczyciela w pewien sposób no poprawia zdecydowanie sytuację nauczycieli i tą kartę trzeba, no moim zdaniem, utrzymać, a jeżeli będą jakiekolwiek negocjacje w kwestii karty nauczyciela, jeżeli związki zawodowe w jakiś sposób odpuszczą jakąś to myślę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zrobi krok kolejny i całkowicie te przywileje czy prawa, no właśnie, dobrze to mówiłeś, prawa nauczyciela będą coraz bardziej ograniczać. Ja bym tutaj nie ustępował. Dobrze, to już będziemy kończyć, bo nam teraz się Nie podoba mi się takie tory, jakie czasem ustawia, że to jest tak, że to ci źli samorządowcy zamykają tych biednych dzieciom te szkoły i zwracają tych nauczycieli. To niestety tak nie jest, tak? Nikt nie mówi o tym, czy mój kolega, żeby na tym zarabiać, tak? Przecież każdemu samorządowcy zależy na tym, że ten system oświaty nie był dobry, tak? Natomiast jeżeli jedną trzecią do tego dokładamy, zacopując ogólnie chcę państwo, to coś jest niestety nie tak, tak? I na tym finansowym trzeba naprawdę pomyśleć, w którym kierunku to ma pójść, żeby ten system po prostu był tutaj pełni sprawny. Jeszcze odnośnie tego, co tutaj padało. Ja powiem tak, też z tymi budynkami i rzekomo właśnie pozwoli się szkoły, żeby mieć wolne budynek, to też nie jest tak. Pamiętajmy o tym, że takie właśnie budynki poszkolne, to co ty tutaj właśnie mówiłaś, one są trudne, żeby potem coś z nimi zrobić, tak? No to mają kubaturę, tam inwestor, żeby coś zrobił, po prostu musi złożyć właśnie ilość środków, tak? Bo nie jest tak, że to się zamyka szkołę po to, żeby budynek mógł sprzedać, tak? To też naprawdę wszystko trzeba do tego podejść pod jej rozsądnie. No to co ja mówię, no, na chwilę obecną to, co jest dzisiaj, jest nie do utrzymania. To się musi zmienić. W jakim kierunku? No to oczywiście trzeba o tym dyskutować. Może warto pomyśleć o jakiejś współpracy między samorządowcami a samorządowcami. Ja jedno słowo do tej karty nauczyciela jako nauczyciel. Owszem, karta nauczyciela rzeczywiście chroni nauczyciela i my nauczyciele sami nie będziemy mówić o tej karcie. Ale mamy mówić nowocześnie jakieś postawy, to rzeczywiście karta nauczyciela wymaga modyfikacji, a przede wszystkim modyfikacji dotyczącej awansu zawodowego, prawda? Bo jednak nauczyciel po 10 latach pracy przechodzi te wszystkie etapy, począwszy od nauczyciela stażysty aż do dyplomowanego i zatrzymuje się na pewnym etapie, prawda? I do emerytury jest nauczycielem dyplomowanym i niezgodnie motywowuje do lepszej pracy. Przez to ta jakość rzeczywiście kształcenia w jakiś sposób się również na pewno obniża. Bądźmy też szczerzy po prostu. Brawo za głos nauczyciela. Dziękuję bardzo. Tylko jedno zdanie. To śmieszność. Jako przewodniczący Rady Budowy OPZZ-u często opiniuję przede wszystkim likwidację bibliotek gminnych i w ciągu ostatniego roku 3 zlikwidowano w moim powiecie. Co też świadczy, że no tu dzisiaj skupiliśmy się na temat szkół, ale już też ta kwestia bibliotek jest też warta uwagi. Każdy mi się zdaje. No to ja w takim razie bardzo dziękuję za...